Witam, ja ostatnio właśnie wodę do piwa stylu IPA. Jest to chyba najbardziej spontaniczny przepis, jaki będę robił. Mam ochotę poeksperymentować trochę z owocami i z herbatą, więc podzielę wartkę znowu na dwie. A żeby było z czego eksperymentować, to trzeba mieć trochę tego piwa, więc uważam około 21-20 litrów. Podzielę na dwie warki po 10. Przepis jest banalnie prosty, bo jest to chyba 4,5 kg słodu pilzeńskiego. W piwnicy miałem jeszcze kilogram pszenicznego, trochę płatków i 0,5 kg karachel, które zamówiłem. Martwię się trochę o ten przepis ze względu na drożdże, ponieważ jakiś czas temu pobrałem z gęstwy drożdże i leżało one w roztworze solnym w piwnicy. Wczoraj wrzuciłem je na starter, ale nie wygląda to źle, widać, że się namnażają. No jak się nie namnożą, to będzie lipa totalna, bo jest to moje pierwsze podejście do uzyskiwania drożdży właśnie z tych leżakowanych, z tego roztworu solnego. No i zobaczymy, jak to będzie. 48 stopni, poczekało się, że do 72 i będę dodawał słoń. Woda ma około 71 stopni, więc ja będę tu sobie powoli dodawał słody. Na początku idzie ten pilzeński. Takiego ujęcia kamery jeszcze nie było. Na razie tutaj nie ma co mieszać za bardzo, bo nie ma tu tego za dużo. No i tak dodam tutaj 4,5 kg, gdyby było, znaczy było, w pakce jest 5, ale 5 jest dla mnie czuć za dużo, bo jeszcze są inne słody, a nie chcę jeszcze zbyt mocnego piwa, bo co jednak 14,5, może maksymalnie 15 plato. No dobra, ja dodaję, dalej mieszam i zdejmuję tę kamerę, bo jest nią mega niewygodnie. Podgrzeję tutaj trochę, bo dodałem większość słodu przy temperaturze 72 stopni, a ta spadła do 65. Dodaję właśnie, co to jest, karachel, 0,5 kg. Nie będzie to typowy New England, który ostatnio uważałem od Groma, ale trochę karmeloku nie zaszkodzi w kolorze. No i co tam z kilo pszenicy? No co? Słup pszeniczny. Do tego rozmieszam, żeby się nic nie posklejało. I będę tak trzymał około godzinę w 67 stopniach. 68, potem mash out i wysładzanie. Ok, zaczynam wysładzanie tego piwka. Piwesia. Patrzę na pomiar BLG i wyszło mi 23 łyżeczki przedniej. Można by z tego zrobić ładną Imperial IPA, ale ja wolę lżejsze piwo, będzie go więcej. Myślę powoli nad jak dodatkiem owoców, wy oglądając ten filmik już pewnie wiecie, na co się zdecydowałem, ale ja jeszcze nie wiem. Wysładzam sobie powoli, nie spieszy mi się. Ładny żółty kolor New England. No dobra, zaraz będę gotował. I tak to się tu wysładza. Wysładzanie przebiega stabilnie, chociaż chujowo. Czyli 1 litr na około 4-5 minut. No a w tym czasie można zająć się innymi rzeczami, takimi jak sprzątanie tego syfu podczas ważenia, przygotowanie chmielu, drożdży itp. itd. No i trochę to trwało, ale też nie wyszło mi 24 litry.
BLG było chyba 11. Zaraz sprawdzę, bo dodałem trochę wody, więc zobaczę, jaki będzie pomiar po tym. Gotuję, na razie nie nadaje nic. Pierwszy raz nie decyduję się żadnego chmielu na goryczkę, ponieważ herbata i owoce wniosą nuty, może trochę właśnie taki tanin od herbaty z owoców, może trochę kwasu, zależy jakie dodam, więc pójdzie chmiel tylko na aromat. No i czekam, aż zacznie się gotować ta brzeczka. Teraz ma 53, więc 25 minut będzie stuwa. No i potrwało to trochę dłużej, ale piwo zaczęło wrzeć. Mam nadzieję, że tu nie wyjdzie mi z gara. O, może nie, dlatego kupujcie jak największe garnki. Ja mam 30, ale powinna być tu 50. Wychodzi. I tak jak mówiłem, kupujcie większe garnki. Mi właśnie trochę piany wyleciało, ale ogarnąłem temat. Nieźle. A tak wygląda mi proces chłodzenia brzeczki. Czyli duża wanna zalana zimną wodą, talerzy, słuchawka i jak jest trochę cieplejsza, to dolewam znowu kilka litrów chłodnej wody i wtedy ładnie się chłodzi. Tu już zeszło do 83, w ciągu ja wiem, 4,82. Poczekam, aż będzie 77 i dodaję mój chmiel. No ma 76 stopni, więc mogę dodać chmiel. Simple, kilka nam czujecie. Galaxy, chyba po 40 gram każdy. I zaraz zacznę to mieszać. I potrzymam tak kilka minut. A tu pracuję starter z drożdżami London Ale 3, o którym wam mówiłem wcześniej. Były to drożdże, które trzymam w roztworze solnym. Stoi on tu już około 12 godzin. Potrzymam go jeszcze 24 i zawsze po 36 wstawiam to do lodówki. Drożdże padają na dno i staram się zlewać tak z pół czy tam 0,6 litra, bo nie chcę mieć tego w piwie. No i stało się, starter jednak nie dał rady, bo zapach był dosyć dziwny, taki chemiczny. I spróbowałem jego, jest no mega dziwny smak, trochę taki właśnie jak chemiczny, kujący. Jednak musiało coś tam się wdać do tych drożdży. I żeby piwo się nie zmarnowało, użyję drożdży Nottingham, które zaraz tutaj opłynnie. Dodam je do tej brzeczki, dodam też 3,5 litra wody, żeby BLG spadło do 13 z tych 16, jakie jest. I zaczynam fermentację. Końcówkę tą z filtrem z gąbki, znaczy z druciaka, wkładam tu i będę przelewał. Żeby jak najmniej klapać. I jak najmniej się utleniło. I zaraz będę rozlewał IPA swoje z pierwszą wersję, czyli z chmielem. Tutaj wyparza mi się pończocha oraz druciak. Nie wiem, czy to widać dobrze. No tak, nie wiem, chmieliłem. Filtrowałem tak już dwa razy. No i było spoko. Tego druciaka nakładam na koniec rurki, potem pończochę. Już to pokażę to jeszcze przy samym filtrowaniu. Oprócz tego robię też cold crush i tutaj mam właśnie to piwo, które stoi dzień, znaczy w sumie 20 godzin w lodówce, 6 stopni, może spadło do 8, mniej widać, zdecydowanie jest na dole, tu może trochę jeszcze pływa, no i wygląda bardzo, bardzo fajnie. Zaraz zacznę przelewać do fermentora, z którego będę potem już rozlewał. No dobra, zaczynam to przelewanie. Tak to wygląda. Pachnie nieziemsko. Wkładam teraz pończochę z druciakiem i zasysam. Poszło. No piwo jest mega mętne. Czy to chyba bardziej zanurzę? Chyba będzie nieźle utlenione, bo widzę, że ładnie idzie tu powietrze. No nic, zobaczymy. A teraz najprzyjemniejsza część, czyli rozlew. No, było trochę problemów z tym przelewaniem na cicho, bo pończocha się dosyć szybko zapchała, więc dalej tak już ostatnie
Jedna trzecia poszło z samym druciakiem. Mam nadzieję, że dużo chmielu tu nie naleciało. Dodałem tu też trochę witaminy C, zamówionej na Allegro. 1,2 grama na 6,5 litra. Myślę, że będzie spoko. Piwo fermentowało do 3, właśnie do 2,5. Więc będzie sporo alko, powinno być wytrawne, nie za słodkie. Kolor jest fajny, mam nadzieję, że się przez te niechlujne, żeby nie powiedzieć ujowe, rozlewanie nie utleni za bardzo. Oby, oraz do buty, oraz do kapsuły, żeby nie... Dostało się jeszcze więcej tlenu. Proszę, piękna butelka. I tak jeszcze kilkanaście. I zaraz będę zlewał drugą część swojej IPy, tym razem z pulpą z mangą, która przez półtorej tygodnia była w piwie. Jak widać, ładnie osiadła na dnie. 12-godzinny cold crash, chociaż przy każdym poruszeniu ona leci do góry i nie wiem, ile z tego osadu wyląduje w butelce. Wyparzyłem sobie ten woreczek, w którym często wrzucam chmiel. Za dużo on też nie zatrzyma, ale lepiej coś niż nic. Zaraz będę przelewał to do fermentora, który tam stoi z tyłu. A potem już tylko cukier. Może trochę witaminy C. I będzie piwko. Ok, i pora rozlać piwo z dodatkiem pulpy z mango. Ostatecznie odfermentowało one z 14 do 2 Belgię, więc będzie dosyć wytrawnie. Nie ze względu na odfermentowanie, bardziej ze względu na ten szczep drożdży, których ostatecznie użyłem. Nie jest to typowy New England, w smaku bardziej takie klasyczne IPA, czyli nie czuć tych owoców, a bardziej właśnie no, taką goryczkę. Te niestety elementy są tutaj uwypuklone, przynajmniej na razie. Zobaczę, jak to będzie po nagazowaniu, czy coś tu dojdzie ciekawego, czy nie. Czy był sens bawić się w te owoce? Czy wyszło to średnio? Wylać zawsze zdążę. Doświadczenie też będzie, tak to wygląda. Jest gęste, nieprzejrzyste. Na pewno ciemniejsze niż podstawowa wersja. Utylkuję pozostałe. I za 2 tygodnie pierwsze testy.